W dzisiejszym filmie omówimy sześć kluczowych kroków, które każda firma powinna podjąć, aby być zgodną z dyrektywą o ochronie sygnalistów. Bezpieczeństwo i poufność zgłoszeń nieprawidłowości są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów. Pierwszym krokiem jest zapewnienie odpowiednio zaprojektowanych kanałów zgłaszania naruszeń. Które gwarantują poufność i anonimowość dla sygnalistów. Kanały zgłaszania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać poufność i ochronę tożsamości sygnalisty oraz osób trzecich związanych z zgłoszeniem, jednocześnie uniemożliwiając dostęp osobom nieupoważnionym. Po otrzymaniu zgłoszenia ważne jest przekazanie sygnaliście potwierdzenia jego otrzymania w ciągu siedmiu dni od otrzymania tego zgłoszenia. Następnie należy wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za podejmowanie działań następczych oraz utrzymanie kontaktu z sygnalistą. Taka osoba powinna posiadać następujące kompetencje. Znajomość przepisów i procedur dotyczących ochrony sygnalistów. Umiejętność skutecznego komunikowania się, zarówno w formie pisemnej, jak i werbalnej, aby utrzymywać kontakt z sygnalistą oraz jasno przekazywać informacje zwrotne. Doskonałe umiejętności słuchania, aby zrozumieć sygnalistę i skutecznie reagować na jego potrzeby oraz wątpliwości. Umiejętność analizy i oceny zgłoszeń, w tym dokładnego zrozumienia zgłaszanych problemów oraz ich skutków dla organizacji. Zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne informacje oraz wrażliwość na kwestie etyczne i prawne związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości. Umiejętność pracy w zespole. Zwłaszcza w kontekście współpracy z innymi działami organizacji, takimi jak dział Compliance, dział HR czy dział prawny. Kompetencje interpersonalne, takie jak empatia i umiejętność budowania zaufania, aby zachęcać sygnalistów do otwartego dzielenia się informacjami. Zdolność do pracy pod presją czasu. Po dokładnej ocenie zgłoszenia konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu zgłaszanego przez sygnalistę. Proces oceny zgłoszenia sygnalisty obejmuje kilka kluczowych elementów, wśród których można wyróżnić. Pierwszym krokiem jest dokonanie wstępnej oceny zgłoszenia, mającej na celu określenie, czy istnieją wystarczające dowody sugerujące możliwe naruszenie lub nieprawidłowość. W przypadku negatywnej oceny Zgłoszenie może zostać zamknięte, a sygnalista powinien być o tym niezwłocznie poinformowany. Natomiast w przypadku pozytywnej oceny należy przejść do dalszych działań. Następnie dokonuje się dokładnej analizy zgłoszenia, włączając w to zebranie dodatkowych informacji, przeprowadzenie dochodzenia oraz zidentyfikowanie potencjalnych implikacji dla organizacji. Na podstawie zebranych informacji osoba odpowiedzialna za ocenę zgłoszenia podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia lub nieprawidłowości, podejmuje się odpowiednie kroki w celu ich rozwiązania. Niezależnie od decyzji podejmowanej w wyniku oceny zgłoszenia, sygnalista powinien być poinformowany o wynikach tej oceny oraz podjętych działaniach, w tym uzasadnieniu decyzji. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub nieprawidłowości, konieczne jest podjęcie dalszych działań mających na celu rozwiązanie problemu zgłoszonego przez sygnalistę oraz zapobieżenie jego powtórzeniu w przyszłości. Rozpoznający zgłoszenie musi pamiętać o ramach czasowych na dostarczenie informacji zwrotnej do sygnalisty. Zgodnie z dyrektywą, informacje zwrotne powinny być przekazane sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Na koniec zapewnienie jasnych informacji na temat procedur zgłaszania oraz osób odpowiedzialnych za ich rozpatrywanie jest kluczowe dla skutecznego systemu ochrony sygnalistów. W tym celu należy określić jednoznaczne kroki, które należy podjąć w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, w tym informacje na temat miejsc, gdzie można dokonać zgłoszenia oraz formularzy lub narzędzi do tego przeznaczonych. Zapewnić różnorodne i dostępne kanały komunikacji, takie jak skrzynka mailowa, linia telefoniczna, formularz internetowy czy osobisty kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń. Sprecyzować nazwiska lub stanowiska osób, które będą zajmować się przyjmowaniem, oceną i rozpatrywaniem zgłoszeń, aby pracownicy wiedzieli, do kogo się zwrócić w przypadku konieczności zgłoszenia problemu. Dążenie do zgodności z dyrektywą o ochronie sygnalistów wymaga podejścia krok po kroku. Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych procedur zgłaszania nieprawidłowości to nie tylko wymóg prawny, ale również kwestia budowania zaufania i etyki w organizacji. Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu nowych procedur zgodnych z dyrektywą o ochronie sygnalistów skontaktuj się z nami na office .maupa Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc w zapewnieniu zgodności Twojej firmy z obowiązującymi przepisami.